Siemanko, my właśnie wybieramy się na spacer. Ubrałam się właśnie w grubą, ciepłą kurtkę, tą co wczoraj kupiłam. Piesek już czeka, więc jedziemy do Sopotu. Jestem właśnie w Sopocie, jak widzicie, słoneczko, super pogoda. Jeszcze takiego mrozu nie odczuwam. No i lecimy oczywiście na molo. Przeszliśmy się troszeczkę po molo, bardzo fajnie, ponieważ pogoda dopisywała. Zrobiłam też fajne zdjęcie na Insta, więc podajcie Glam Paula 1. No i powiem wam, że naprawdę dużo ludzi. Zastanawiam się, czy to jest ta kwestia, że po prostu pootwierali teraz hotele, czy no, dużo mieszkańców tu się wybrało z racji tej pogody. Tego nie wiem. Idę szukać mojego samochodu, tutaj gdzieś w pobliżu zaparkowałam i wracam do domu zrobić coś do jedzenia. Niby można by tu wziąć coś na wynos, ale powiem wam, że długo się czeka, nie ma też jakiegoś nie wiadomo jak wielkiego wyboru. Patrząc nad tym, czego ja nie mogę jeść, czyli nabiału i pszenicy, to dużo rzeczy odpada. Ale wiecie, daleko nie mam, to zaraz sobie coś wykombinuję. Właśnie dojechałam do domu i zabieram się za robienie obiadu. Będzie to curry z dynią, pieczarkami i w przepisie mam jeszcze kurczaka, ale zastąpię go indykiem. Już kiedyś to robiłam, spoko przepis, dużo roboty tutaj nie ma. Pies już zmęczony po spacerku, zobaczcie, jak pięknie zasypia. Jedzonko gotowe, będzie pysznie, takie curry, mocno przyprawowe, więc zajadam. Zjadłam sobie obiad, no i idę znowu na plażę. Myślę, że to jest super sprawa, mieszkać tak blisko morza, więc pisaliście, że dla tarczycy też dobrze, no to racja, ale w sumie nie był to mój główny powód, no nie, żeby się tu przeprowadzić. Bestia nadmorska! Denerwujesz się? Jeśli chodzi o takie moje pierwsze wrażenia pobytu tutaj w Trójmieście, to powiem wam, że ludzie są tacy mili, tacy pozytywni, tacy weseli, że no naprawdę mi się tak tutaj podoba. Zamówiłam kołacza, cieplutki, będę jeść tutaj z takiej budki. Małe ustępstwo z mojej diety zdrowego jedzenia nie zaszkodzi. No i niestety szybko pożałowałam tego zakupu, bo kołacze uwielbiam, to jest takie mięciutkie, ciasto, ciepłe, a to było twarde jak kamień i serio nie dało się tego jeść, więc nie wiem, czy to znak, że mam mniej słodyczy. Po spacerze zgłodniałam, więc zrobiłam sobie owsianeczkę, że ją pokazuję, taka fajna, owocowa, więc akurat chciało mi się słodyczy, no to mam. Nie no, pięknie to wygląda jeszcze w tym niebieskim talerzu, owsianeczka. Słuchajcie, będę jechała do sklepu, dlatego jestem w samochodzie, ale muszę wam opowiedzieć taką akcję. Słuchajcie, jak ostatnio nakładam maseczki, które mam o tutaj w samochodzie, to się zastanawiałam, dlaczego one pachną cytrynowo. No nie wiem, może jakieś perfumy tam były, tak sobie pomyślałam, o coś zapachniało, ale... Szukałam czegoś tu w samochodzie i patrzę, że mój monsterek pęknął i to musiało się wszystko wylać, ja nie wiem. To jest moja tajemnicza skrytka łokciowa, więc bardzo głęboka, dużo rzeczy tam się mieści i zapomniałam, że mam tą monstera i po prostu na mrozie chyba musiał rozpaść się, ale co najlepsze, tam w ogóle nie jest mokro w tym schowku. Nie wiem, może to gdzieś dalej ścieku. O co chodzi? Przyjechałam właśnie do outletów. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, takie domki kolorowe. Tutaj walentynkowo panda na zakupach. Pokaż się. Pięknie wyglądasz. Pani modelka. Super. Fajny sweterek. W
wróciłam do domu, powiem wam, że jestem już dość zmęczona. Zrobiłam sobie warzywa na patelnię, takie wiecie, z paczki, bo już naprawdę nie wiem. Nie miałam żadnego pomysłu. Odpaliłam właśnie jedną z moich nowych świec. Pokazywałam wam zakupy w poprzednim filmie i dzisiaj pachnie przepięknym granatem w tej nowej podstawce z Bath & Body. Będę czytać jeszcze książkę. Pokazywałam wam ostatnio w holach zakupowych, że dorwałam ją w Biedrze. Akurat taka fajna na wyjazd, bo mamy tutaj krótkie opowieści różnych autorów. Wiecie co, po tych spacerach to muszę się trochę porozciągać, bo aż w łydkach czuję skurcze, więc akurat będzie to dobry czas. The best of you was a no-show, even though I never thought so. I never knew you were with someone new. Scenes in slow-mo, like I was born with a GoPro. I never knew you were with someone new. Pokażę wam jeszcze hit moich zakupów, nawet pies po prostu się tym zainteresował, choć też dostał swoje ubranko, ale nie uwierzycie, za jak małą cenę udało mi się dorwać coś w C&A-u. Jest teraz taka promocja, że od czerwonych metek jest minus 50% jeszcze i widzicie, to nie ma czerwonej metki, ale to chodzi o towar wyprzedażowy. Na metce mamy 40 zł, więc w sumie mówię sobie niemożliwe, żeby tyle to kosztowało, więc poszłam do kasy i okazało się, że wchodzi na to promka. I razem z torebką zapłaciłam za to 20 zł 56 groszy, a zobacz, ze 130, bo to przeceniono, rewelacja. No tego typu milutkie piżamki, kombinezony, onesie są idealne na zimowe wieczory, ale zobaczcie ten kaptur, no po prostu rozwalił mnie, w ogóle to jest na licencji chyba Disneya, więc mega, jestem takim króliczkiem teraz. Te uszy są po prostu świetne, tutaj mamy nadruk, ale zobaczcie jeszcze na tył. Mam ogonek. Nosicie tego typu ciuchy po domu? Powiem wam, że ja kiedyś spotkałam w górach na stoku narciarskim szalonych ludzi, którzy mieli na sobie na zewnątrz te kombinezony założone na kurtkę, wiecie, jakieś Pikachu i tak dalej, śmiesznie to wyglądało, ale dla mnie za dwie dychy, no to mówię, to są po prostu mega, mega okazja. Zjawiłam się w łazience. Makijaż już zmyłam, jak widzicie, i będę sobie robiła wieczorną pielęgnację, jakieś maseczki i tak dalej. I tak korzystając z tematyki dzisiejszego vloga nadmorskiego, mam do was ważne pytanie. Gdzie jeździcie na wyjazdy nad morze, na wakacje? Gdzie wam się najlepiej spędza czas nad polskim morzem? Jestem bardzo ciekawa. Ja byłam w tym roku w Pobierowie. Teraz jestem w Gdańsku. Jestem bardzo ciekawa, jakie macie miejsca do polecenia. Jeżeli nie widzieliście mojego wakacyjnego vloga z wakacji z psem, możecie zobaczyć, jaka była reakcja pandy pierwszy raz na morze. Ja zabieram się za robienie pielęgnacji. Zobaczcie w ogóle, jakie śmieszne opakowanie ma ta maseczka. Troszkę kampułka wygląda. To jest azjatycka marka Cliff. Chyba ją kupiłam i maska jest w płachcie nawilżająca z kwasem hialuronowym, więc zaraz będę znikała pod tą płachtą. A tymczasem chciałam wam podziękować bardzo za oglądanie tego odcinka. Kto dotrwał do końca, niech napisze w komentarzu fale, no bo te fale dzisiaj to jednak niezłe były. No i widzimy się już w kolejnym. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie kciuka w górę. Oczywiście nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu i wpadajcie na mojego Instagrama glampaula1, gdzie dodaję nowe fotki. Buźka! Pa, pa!